Jeżeli Państwo chcą bliższych informacji na temat działalności Leskiego, prawda, to on napisał książkę, którą bym Państwu polecał, ponieważ książka mówi o pracy polskiego podziemia, czyli wywiadu i kontrwywiadu, a tytuł książki jest Życie niewłaściwie urozmaicone. Książka nie jest osiągalna w księgarniach, ale w internecie książkę możecie sobie Państwo kupić albo po prostu na pendrive'a przebić i wydrukować. Ale to już jest wola Państwa. Książkę polecałbym. Życie niewłaściwie urozmaicone. Proszę Państwa, w 1944 roku w sierpniu Bratl jest w Warszawie, walczy w powstaniu warszawskim, otrzyma trzykrotnie Krzyż Walecznych i raz otrzyma Virtuti Militari. Walczy w batalionie Miłosz. To jest Plac Trzy Krzyży, Marszałkowska, Nowy Świat. Kapitulacja powstania. Bratl jest w kolumnie jenieckiej. Nie będzie szedł z tą kolumną niemiecką, tak jak prysnął w Czortkowie, tak również uciekł z kolumny jenieckiej w Warszawie. Wejdzie w drugą konspirację, wejdzie w konspirację Minu, czyli należy do drugiej konspiracji w podziemiu niepodległościowym. Będzie pracował w Gdańsku w firmie okrętowej, i tu zostaje aresztowany przez UB. Proszę Państwa, tak wspomnę Państwu, jak na to należy patrzeć dzisiaj. Z pierwszego wyroku brat otrzymuje 12 lat pudła. Nie odsiedzi 12 lat, po 6 latach zostanie z więzienia zwolniony. I natychmiast zostanie aresztowany i dostanie kolejne więzienie. Dostanie więzienie około 10 lat. I proszę Państwa, tu wtrącę swoją dygresję. Główne oskarżenie postawione Bradlowi w tym drugim wyroku za współpracę z okupantem. Proszę Państwa, dziś możemy się uśmiechnąć, ale postawienie tego rodzaju zarzutu temu człowiekowi, o którym wspomniałem, dzisiaj budzi uśmiech i pokazuje, do czego zdolne były sądy PRL-u. Ja też przed tym sądem stawałem w procesie pokazowym dla młodzieży w największej sali Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, więc wiem, czym to pachnie. Odsiedział 10 lat w więzieniach PRL-u, potem zostaje w 57 roku zrehabilitowany, w 2000 roku przeniesie się na Wieczną Wartę, leży na Powązkach. Tyle na temat Leskiego Bradla. Następną postacią, którą związany jest z muszkieterami, to Dębiński Stefan. Proszę Państwa, ci ludzie, o których wspominam w tej chwili, to w czasie okupacji są dorośli. Bradl ma 44 lata, a postać, którą teraz Dębiński charakteryzujemy z kontrwywiadu, miał 38 lat. Proszę Państwa, ta postać urodzona była w powiecie pińczowskim. On ukończył sporo szkół przed wojną, a dla mnie najważniejszym
ukończeniem szkoły to była szkoła, która pozwalała mu dowodzić 4. Pułkiem Artylerii Ciężkiej w 1939 roku. Potem broni twierdzy Modlin. Twierdza Modlin kapituluje. Ja wspominałem już o tym, kiedy pokazywaliśmy Puszczę Campinos i on zostaje osadzony w Działdowie. Proszę Państwa, o tym Działdowie powiem za chwilę. Działdowo to był obóz jeniecki, niemiecki najpierw, który przechodził różne, miał różne nazwy. Był to obóz jeniecki, obóz Zelbschutzu, obóz karny, obóz wychowawczy i Konzentrationslager. 2 października 1939 roku on zostaje z niemieckiego Soldau, a z polskiego Działdowo zwolniony. I od razu poszukał kontaktu z Witkowskim i wstępuje do organizacji muszkieterów. Proszę Państwa, czym on się zasłużył dla muszkieterów? O tym za chwilę. Znał doskonale Leskiego i razem z Bradlem pracowali w wywiadzie. Proszę Państwa, pan Dębiński Stanisław z kontrwywiadu nawiązuje kontakt z 2. oddziałem Komendy Głównej Armii Krajowej. W wyniku tego kontaktu on przyjdzie do Komendy Głównej, będzie pracował w referacie 992, to jest w służbie kontrwywiadu. Ale za sobą pociągnie wielu członków organizacji muszkieterów, którzy przejdą do organizacji ZWZ-AK. W czasie powstania warszawskiego pan Dębiński Stefan jest w okolicach ulicy Filtrowej. I tu jest jego bardzo duże zadanie, ponieważ zna bardzo dobrze język niemiecki. On kończył szkołę w Poznańskim, stąd znajomość tego języka. I z ulicy Filtrowej uratuje 250 Polaków, których Niemcy nie rozstrzelają. Proszę Państwa, po powstaniu warszawskim będzie pracował w Łodzi, ale spowoduje, o czym już wspominałem, duże odejście z organizacji muszkieterów, konspiratorów do ZWZ-AK. Co możemy powiedzieć? Po powstaniu warszawskim pracuje w Łodzi. W 1954 roku zostaje aresztowany i wyrokiem Sądu Miasta Stołecznego Warszawy dostaje 3 lata więzienia, jak zwykle ci ludzie, a potem również wyrokiem Sądu dla Miasta Stołecznego Warszawy zostaje zwolniony. Proszę Państwa, kończąc postać, chciałbym Państwu wspomnieć o Soldau. Wiem na pewno, że przez Działdowo, przez niemiecki obóz, który był zlokalizowany w 32. Pułku Piechoty przy ulicy Grunwaldzkiej, przejdzie 50 tysięcy ludzi.
a już potem do tego obozu będą Niemcy więzili polską inteligencję, oprócz wojska, księży, zakonników, działaczy społecznych i będą więzieni Żydzi z Płocka, z Drobina, z Mławy. Podam liczby. Wiem, że przez obóz w Soldau przejdzie 50 tysięcy istnień ludzkich. Z tego 29 tysięcy zostaje unicestwionych przez Niemców. Nie koniec obozu, proszę Państwa. W styczniu 1945 roku pamiętam, że mróz sięga minus 20, bo z ojcem przechodzę przez Wisłę, przy moście Poniatowskiego idą obok czołgi sowieckie w styczniu. Niemcy likwidują obóz w Działdowie w Soldau i gnają pozostałych więźniów, którzy padną po drodze, w kierunku Jabłonek, gnają w kierunku Działowa i Ostrudy, niemieckie Osterrode wtedy. Proszę Państwa, i dalej nie koniec obozu w Soldau. Wejdą Sowieci w 1945 roku w styczniu, obóz działa dalej. Obóz działa dalej w hegemonii sowieckiej. Proszę Państwa, jest to obóz filtracyjno-przeglądowy. O tak może. Jest tutaj, nie znam liczby, proszę Państwa, duża ilość zwożonych ludzi z Wielkopolski, z Prus, podejrzanych o współpracę lub współpracujących z Niemcami, inteligencji, która pozostała polskiej i będą wywożeni do łagrów. Czy rzeczywiście do łagrów? Nie, proszę Państwa. Gospodarka radziecka cierpi na brak górników. W związku z tym będą wywożeni do kopalń radzieckich różnie. Workuta, Norilsk, Dudinka, Kazachstan. Tam, gdzie pracują kopalnie węgla kamiennego i tam, gdzie potrzebna jest siła robocza. Tyle na temat jednej z postaci. Kolejną postacią, którą chciałbym jeszcze z Państwem omówić dzisiaj, to jest major Wincenty Miszke, pseudonim Henryk. On też będzie zajmował się kontrwywiadem i wywiadem. On jest najpierw w armii niemieckiej w 1914 roku, ponieważ on jest urodzony w Poznaniu, w poznańskim, w związku z tym obowiązują go w tym czasie powołania do armii niemieckiej, ale szuka kontaktów z biurem werbunkowym do armii polskiej. Jest już w 1918 roku w Wojsku Polskim, walczy również w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Tu dostużył się stopnia porucznika piechoty. Proszę Państwa, jest w Warszawie. Wstępuje do organizacji w 1939 roku muszkieterzy. Jest tutaj w wywiadzie. Kiedy powstaje ZWZ, mianowicie po rozwiązaniu służby zwycięstwu Polski, nawiązuje on, major Miszke, pseudonim Henryk albo Myśliwiec, nawiązuje kontakt z Grotem Roweckim. Proszę Państwa, kontakt z Grotem Roweckim jest dla organizacji muszkieterów nieowocny, ponieważ część muszkieterów przejdzie do ZWZ i podporządkuje się ZWZ. W związku z tym Stefan Witkowski z kapitanatem wydaje na Henryka Miszkę, to pseudonim Wincentego Majora Miszkę,
wyrok śmierci. Wyrok nie zostaje wykonany, ponieważ w tym samym czasie wyrokiem sądu wojskowego Witkowski jako szef muszkieterów zostanie skazany na karę śmierci. On przejdzie Miszkę do ZWZ. W listopadzie 1943 roku zostanie stopień podpułkownika służby czynnej. Potem jest w konspiracji, ale już w komendzie głównej AK. Miała powstać 25. Dywizja Piechoty Armii Krajowej i on miał zostać Miszkę jej dowódcą. 25. nie powstaje, on nie zostaje jej dowódcą. Jest w powstaniu, przepraszam, po powstaniu warszawskim, on jest w Skierniewicach, tu się ukrywa, Miszkę tu się ujawni Rejonowej Komisji Uzupełnień w Skierniewicach i zostaje wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Proszę Państwa, w Ludowym Wojsku Polskim przechodzi różne stopnie. Jest również szefem sztabu 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Jest również w Łodzi na stanowisku szefa sztabu 8. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty i zwiąże się z Ludowym Wojskiem Polskim. Dziękuję na dzisiaj. Chciałbym Państwu dodać jeszcze na dzisiejszym spotkaniu taki fakt, że na cmentarzu w Londynie do niedawna był bardzo zaniedbany grób pani Krystyny Wskarbek, o której wspominałem na poprzednim spotkaniu przy kobietach, które były w muszkieterach. Dowiedziałem się przedwczoraj w rozmowie z Londynem, że grób pani Krystyny Skarbek, przypomnę Państwu ulubionego szpiega premiera Wielkiej Brytanii Churchilla, który w nagrodę za pracę dał jej 100 funtów, to też Państwu wspominałem, został odnowiony i jest dzisiaj w bardzo dobrym stanie. Proszę Państwa, na dzisiaj dużo mówiłem, tematu nie skończyłem. Jest jeszcze kilka postaci do omówienia. Jeszcze, jeżeli znajdę materiały o muszkieterach, będę mówił i będę z Państwem się spotykał. Chciałbym również powiedzieć, że nie dotknęliśmy ludzi dzisiaj, w dzisiejszym spotkaniu, z tajną armią polską. Z wyjątkiem tego, co mówiłem na poprzednim spotkaniu i na Facebooku czy YouTubie Państwo ten materiał mogą znaleźć. W następnym spotkaniu będziemy mówić o kilku osobach ważnych dla muszkieterów i przejdziemy do osób związanych z tajną armią polską. Dziękuję Państwu na dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie.